Witam Państwa, ja nazywam się Dominik Majcher, a to kolejna część odcinku o Adamie Mickiewiczu, jego myśli oraz ideach. Moim gościem jest ponownie pan profesor Adam Wielomski. Witam jeszcze raz. Dzisiaj, jak już wcześniej wspomnieliśmy w poprzednim materiale, skupimy się bardziej na ideach politycznych i myśli, ściślej ujmując, naszego wieszcza Adama Mickiewicza, a zaczynamy od czegoś, no, jednej z najbardziej istotnych rzeczy, a mianowicie mesjanizmu. To była idea, którą zresztą twórcą nie był Adam Mickiewicz, a Józef Henebroński. I on jakby, Mickiewicz, tą ideę mesjanizmu od Henebrońskiego zaczerpnął, ale jednocześnie go zdefiniował na swój sposób, autorski sposób. I tutaj mamy taki cytat. Jak bowiem twierdził Mickiewicz, Polska jako Chrystus narodów, zmartwychwstanie jako ofiara trzech zaborów, trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy z niewoli. Tak, rzeczywiście na tym polega mesjanizm. Tak jak pan wspomniał, rzeczywistym jego autorem jest Henebroński, który jest pisarzem w Polsce mało znanym, chociaż jego pisma są dostępne, nie ma z tym problemu, głównie w internecie, bo są to stare wydania. Z Henebrońskim jest ten problem, że lektura Henebrońskiego, mówiąc delikatnie, nie jest prosta. Czy taki drugi Hegel? Tak, to jest drugi Hegel, zresztą tam miał jakieś, pamiętam, sympatie do Hegla i do heglizmu. I tego się po prostu nie da czytać generalnie. Ja pamiętam, kiedyś jeden z moich kolegów sobie kupił Henebrońskiego, tam jakieś grube dzieło w antykwariacie, taki zadowolony pokazywał, że Henebroński, prawda, taki klasyk nieznany, prawda, i tak dalej. I zaczął tego Henebrońskiego studiować i po kilku stronach odpuścił, dlatego że stwierdził, że tego się nie da przeczytać. Znaczy, przeczytać się da, ale jest tak zwany problem przeczytania ze zrozumieniem. Zawsze Henebroński miał bardzo nieliczną grupkę wyznawców. Nawet chyba z tego, co wiem, była jakaś sekta Wrońskian, to chyba tak się nazywało. Grupka ta była jakaś taka i wiem, że jeszcze w latach 90. mówił mi jeden z moich znajomych, że spotykają się u niego w kościele na warszawskich Jelonkach, jest jakaś grupa wrońskistów. To chyba nie była zresztą jakaś oficjalna grupa taka wydzielona, raczej jakaś taka, no, taka, nazwijmy sobie, nieformalna grupka, szczególnie, że spotykał ich w kościele katolickim, prawda? Także to zresztą typowe, wspominałem o tym na naszej ostatniej rozmowie, że romantycy, nawet jeżeli głosili 150 różnych herezji, to ponieważ byli, mówiąc takim bardziej współczesnym językiem teologicznym, modernistami, uważali, że to w ogóle nie jest problem, w gruncie się w coś wierzy, więc jak się w coś wierzy, to się jest w kościele, prawda? Także to nie dziwi. Od Henebrońskiego rzeczywiście tą ideę mesjanizmu zaczerpnął Adam Mickiewicz. No i rozwinął ją przede wszystkim we wspominanych przeze mnie ostatnio Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Jest to zresztą, powiem szczerze, książka, którą prawie w Polsce w tej chwili nikt nie czyta. Pamiętam, że w liceum żeśmy przerabiali Mickiewicza, chyba z pół roku był ciągle Mickiewicz, Mickiewicz, Mickiewicz. Pewnie teraz też tak się niewiele zmieniło. Jest tak samo, tak. I pamiętam, że ciągle była mowa o tych Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Jednakże rzecz charakterystyczna, nigdy ich nam nie dano do czytania. Nie wiem, czy teraz się daje do czytania, nie mam pojęcia. Tak, ja się nie dziwię, że się nie daje do czytania. Nie dlatego, że to jest trudne dzieło, bo nie jest trudne dzieło. To jest po prostu książeczka. Nawet trudno mówić, że to jest książka. Tak naprawdę dzieło to ma, tutaj jest niby 150 stron, ale z obfitym wstępem. Tak, 150 stron, ale taką wielką czcionką, więc to tak naprawdę nie jest wcale dużo, tak 180 stron normalną czcionką. Więc właściwie teoretycznie każdy uczeń liceum powinien te księgi przeczytać. W moim przekonaniu ich się nie daje, dlatego że każdego, kto zaczyna to czytać, no to pojawia się bardzo prosta wątpliwość, czy mamy do czynienia z kimś, kto jest do końca normalny. Ja bym to tak powiedział, tak. Dlatego, że księgi są napisane w nastroju religijnym. Bardzo dużo fragmentów, są to
albo cytaty, albo przerobione cytaty z Pisma Świętego, znane powszechnie, dlatego też na przykład to dzieło, które mam, połowę właściwie tekstu, to są przypisy do niego objaśniające, który to jest cytat biblijny lub przerobiony cytat biblijny. Także jest to tak trochę, można powiedzieć, w duchu purytanów anglosaskich, którzy na każde pytanie odpowiadają cytatem biblijnym, prawda, i tam mówią, nie, Jan 7,23, prawda. Podobno jeszcze mówił mi kolega, który tam był w Stanach Zjednoczonych, że jeszcze w środkowych Stanach spotyka się takie osoby, z którymi się rozmawia, które rzucają cytatami biblijnymi, mówiąc, w którym to miejscu. To jest mniej więcej napisane podobnie, z tą różnicą, że interpretacja tego, no, bym powiedział, z doktryną katolicką, czy w ogóle z chrześcijaństwem, właściwie niewiele ma wspólnego. To jest absolutne nadużycie jakiegokolwiek języka teologicznego i litery biblijnej do wyłożenia teorii, która politycznej, nie religijnej, czy właściwie religijno-politycznej, która jest heretycka od A do Z. Ja powiem szczerze, nawet mam wątpliwości, czy jest to w rzeczywistości myśl chrześcijańska. Dlaczego? Dlatego, że w myśli chrześcijańskiej, tak jak to czytamy Biblię, interpretują ją wszystkie kościoły chyba świata. I w ogóle każdy człowiek, który weźmie Biblię i zacznie ją czytać, to nie ma wątpliwości co do tego, że jest to księga, w której opisane są najpierw dzieje narodu wybranego, prawda, Izraela czekającego na Mesjasza, od stworzenia świata, prawda, w przymierze na górze Synaj, prawda, oczekiwanie na Mesjasza, potem tego Mesjasza, jak wiadomo, przegapili, dlatego zaczyna się Nowy Testament, prawda, i tak dalej. I generalnie Stary i Nowy Testament mówią o relacji pomiędzy człowiekiem i Bogiem. I kiedy mowa jest o, szczególnie w Nowym Testamencie, o zbawieniu, to nikt nie ma wątpliwości co do tego, że zbawienie jest na tamtym świecie. Jak mówi Chrystus, moje królestwo nie jest z tego świata. Problem Mickiewicza i tych księg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego polega na tym, że tam mowa jest o zbawieniu na tym świecie. To jest zbawienie w tym świecie. Co więcej, nie jest to zbawienie jednostkowej duszy, tak jak naucza Nowy Testament, tylko jest to zbawienie narodowe, a nawet bym powiedział całej ludzkości, tutaj na ziemi. Tutaj to prędzej już ten motyw jest bliski Staremu Testamentowi, prawda, jakiejś wizji szczęśliwości, panowania i szczęścia narodu wybranego w warunkach doczesnych, prawda. Ale tutaj tak naprawdę poza wszystkimi tymi, całym tym językiem religijnym, którym się posługuje Mickiewicz, tymi poprzekręcanymi cytatami biblijnymi i tak dalej, tam się kryje za tym idea całkowicie, bym powiedział, polityczna. Jest tam tak naprawdę rozpisana historia świata, która według Mickiewicza wyglądała w ten sposób. A mianowicie na początku Bóg stworzył Adama i Ewę. No to wszyscy wiemy. Stworzył ich i ich potomstwo jako wolnych i szczęśliwych ludzi. Adam i Ewa następnie, też wszyscy znamy, popełnili grzech pierworodny. I w wyniku grzechu pierworodnego, to taki motyw zaczerpnięty od świętego Augustyna, powstało zło, grzech, a więc musiało powstać władza, państwo, prawo i tak dalej. Tyle tylko, że tutaj już Adam Mickiewicz z nauką ortodoksyjną i ze świętym Augustynem szybciutko się żegna. Dlaczego? Dlatego, że według Mickiewicza wszystko to powstało nie tyle z grzechu, co sama instytucja władzy, państwa i sama polityka jest buntem człowieka przeciwko Bogu. Bóg stworzył człowieka jako istotę wolną, która nie żyła w państwie i która w związku z tym nie zajmowała się polityką. Pojawienie się państwa, władzy, polityki i prawa według Mickiewicza jest buntem człowieka przeciwko Bogu. Czyli można powiedzieć, że o ile nauka ortodoksyjna, wszystkich chyba konfesji, no może poza jakimiś dziwacznymi grupkami protestanckimi, mówi, że władza i państwo powstały w wyniku grzechu, to Mickiewicz twierdzi,
że powstanie państwa i władzy jest grzechem przeciwko Bogu. I Mickiewicz twierdzi, że istniał w dziejach tylko jeden lud, który zachował przykazania Boże i żył bez państwa, władzy, nikogo nie podbijał, nikogo, na nikogo nie napadał i tak dalej. To byli Polacy. Czyli Polacy żyli w stanie zgodności z nauczaniem, które Bóg dał pierwszym ludziom. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie są jedynymi prawowiernymi potomkami, jeśli chodzi o doktrynę, przynajmniej Adama i Ewy. I wszystkie państwa na świecie nie kierowały się tą maksymą, dlatego że wszystkie może społeczności, ponieważ stworzyły państwa i państwa są grzechem. Państwo i władza to grzech. I naucza następnie nasz wieszcz, że państwa zaczęły się kierować racją stanu. Racja stanu dla Mickiewicza jest to przeklęte słowo, które wymyślił przeklęty autor Niccolò Machiavelli, a które do, bym powiedział, największymi praktykami machiavellizmu okazali się Fryderyk Pruski, okazała się caryca Katarzyna Wielka i Maria Teresa Austriacka, czyli ci władcy, którzy odpowiadali za rozbiory Polski. Według Mickiewicza rozbiory Polski miały bardzo proste źródło teologiczne. To znaczy, ponieważ Polacy, którzy nie stworzyli nowoczesnego państwa, żyli w zgodzie z przykazaniami Bożymi, to ci, którzy żyli w grzechu, czyli w państwach, i władcy tych państw nie mogli znieść czystości Polaków i ich wierności Bogu. Stąd zmówili się we trójkę, aby napaść na Polskę trzykrotnie i przeprowadzić trzy rozbiory Rzeczypospolitej. Czyli innymi słowy, rozbiory Rzeczypospolitej są aktem ostatecznym buntu człowieka przeciwko Bogu. To nie jest jakiś akt polityczny, jest to akt ostatecznego religijnego buntu przeciwko Bogu. Co więcej, dokonano tych rozbiorów, kierując się, typowy motyw romantyczny, rozumem. Rozum doprowadził, dlatego że rozum stworzył pojęcie racji stanu. Mamy tutaj taki ładny cytat, który sobie znalazłem, a mianowicie... A nieprzyjacielem waszym, pisze Mickiewicz, jest nie tylko trójca szatańska, czyli tutaj ci trzej królowie, ale wszyscy, którzy czynią i mówią w imię trójcy tej, a tych liczba jest wielka między cudzoziemcami, czcicieli mocy i równowagi, i koła, i interesu, czyli innymi słowy czcicieli racji stanu. Wszyscy ci, którzy kierują się racją stanu, a nie moralnością, są według Mickiewicza buntownikami przeciwko Bogu. I Polska została rozebrana, dlatego że jej idea wolnościowa była nie do zniesienia dla bluźniących Bogu władców. To był jedyny powód według Mickiewicza. I Mickiewicz uważa, że można rozbiory Polski porównać do męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. Chrystus zmarł na krzyżu po to, aby zbawić ludzkość. Następnie po trzech dniach zmartwychwstał po to, żeby odkupić ludzkość. I Polska została ukrzyżowana w sposób podobny przez trzech zaborców, zmarła, aby po trzech dniach, liczonych jako nieznana nam liczba lat, zmartwychwstać i odkupić grzechy całej ludzkości. Co to znaczy odkupić grzechy całej ludzkości? To znaczy, że po zmartwychwstaniu Polski, na tym polega ten mesjanizm, Polska jest tym mesjaszem narodów, nie będzie więcej państw, władzy, opresji, racji stanu. Zapanuje świat wolnych narodów, gdzie nie będzie żadnych królów. Wszystkie państwa będą republikańskie i demokratyczne.
ludzie będą się kochali, nie będzie więcej wojen, niesprawiedliwości i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że coś nastąpi coś w rodzaju politycznej paruzji, zejścia Chrystusa, prawda, na ziemię w postaci odrodzenia Rzeczypospolitej. No, trudno nazwać ten pogląd zgodnym z ortodoksją nie tylko katolicką, ale w ogóle chrześcijańską. To jest, myślę, powód, dla którego to dziełko nie jest dawane młodzieży gdzieś tam w szkole średniej do czytania, ponieważ włosy dęba by stanęły. Szczególnie jakby ta młodzież poczytała to i potem poszła na lekcję religii i spytała tam katechetę, czy to jest nauka ortodoksyjna. I wtedy katecheta powiedział, że oczywiście nie jest ortodoksyjna i byłby problem, prawda? Przekładając tą naukę na język, bym powiedział, politologiczny, to powiem jako specjalista od teorii stosunków międzynarodowych, Mickiewicz wierzy w to, że po odrodzeniu się Rzeczypospolitej nastąpi likwidacja czegoś, co się nazywa w teorii stosunków międzynarodowych mianem realistycznej koncepcji, czyli w takiej, w której państwa definiują swoje interesy i kierują się tymi interesami, co czasami prowadzi je do wojny, jeśli dwa państwa mają sprzeczne interesy, nie są w stanie w żaden sposób ułożyć pomiędzy sobą. I w to miejsce miała być ta koncepcja zastąpiona trwale, ostatecznie, bo to miałoby już nigdy nie wrócić, ta pierwsza, miała być zastąpiona przez tak zwaną liberalną teorię stosunków międzynarodowych, gdzie wszyscy ludzie będą żyli w zgodzie, stworzą albo jakąś, nie wiem, federację czy konfederację światową, gdzie nie będzie władców, tyranów i tak dalej, tylko wszyscy będą żyli szczęśliwie w ustroju republikańskim i demokratycznym. I według Adama Mickiewicza na tym polega mesjanizm Polski, Polska jako Mesjasz, która ma zbawić ludzkość, lecząc ją z tej tak zwanej realistycznej teorii stosunków międzynarodowych i stworzyć wielką federację, na początku europejską, wolnych narodów, a potem federację światową. Innymi słowy, można powiedzieć, że jak przetłumaczymy to zupełnie na język polski, Adam Mickiewicz mówi, że celem polskiego mesjanizmu, upadku Polski i zmartwychwstania jest wprowadzenie tego, co nazywa się popularnym mianem NWO, czyli Nowego Porządku Świata, z rządem światowym na czele. Tak przekładając trochę na współczesny język, tak? Bo myślę, tak, no, że bardzo pojęcie NWO raczej nie zna. Oczywiście, że nie, ale byłem kiedyś na bardzo ciekawym wykładzie na jakiejś konferencji naukowej lata temu, który autor przekonywał. To się w pierwszej chwili wydawało absurdalne, ale jak się dłużej zastanowiłem, że tak jest, że gdyby Adam Mickiewicz żył dzisiaj, byłby zwolennikiem Unii Europejskiej, bo nie ma tam żadnych królów, tyranów, despotów, jest demokracja, liberalizm, prawda, i te rzeczy. Jak sobie spojrzymy na sprzed 2 tygodni przemówienie Olafa Scholza w Pradze, gdzie mówił, że Unia Europejska budowana jest w zasadach liberalizmu, demokracji, praw człowieka przeciwko autokracji Władimira Putina, no to jest właśnie stary program Mickiewicza, tylko już bez całej tej otoczki teologiczno-religijnej, tylko jakby konkret polityczny wyłożony w ten sposób. Myślę, że dzisiaj Adam Mickiewicz z tym programem, który głosił, byłby zwolennikiem zdecydowanie Unii Europejskiej, chyba że doszedłby do wniosku, że ta Unia Europejska i cały ten projekt NWO, no wbrew temu, co miało być, nie jest żadnym wyzwoleniem ludów, tylko inną, bardziej delikatną, ale nie mniej stanowczą formą despotyzmu nad ludźmi. Wspomniał pan tutaj o tym, że Adam Mickiewicz wywyższał Polaków jako ten naród taki wybrany, ale on właśnie też taką kategorię wyższą nadawał ogólnie Słowianom. I tutaj w tym całym właśnie jego republikanizmie i demokratyzmie mamy coś, co się zresztą pojawiło w myśli wielkiej emigracji, czyli ten kult właśnie tej anarchii szlacheckiej, tej demokracji szlacheckiej, co zresztą Joachim Lelewe też propagował, tego całego gminnowładztwa słowiańskiego, tak, tej demokracji właśnie słowiańskiej, prawda, anarchistycznej, szlacheckiej, i to też właśnie się pojawia w tej myśli Mickiewicza, który właśnie pisze, że prawdziwy Polak jest naturalnym demokratą i republikaninem. Tak, tak, zgadza się. Pamiętam, że w wykładach paryskich, gdzie się go czytałem,
że nie tylko jest demokratą i republikaninem, to jeszcze bronił w ogóle liberum veto. Dlatego, że twierdził, że jest to stara demokratyczna zasada słowiańska, chociaż powiem szczerze, sposób, w jaki przeciwnikiem to tłumaczy... Konstytucji 3 maja. No de facto tak, no bo był zwolennikiem liberum veto. Tak. Ja powiem szczerze, byłem trochę mocno zdziwiony jakby sposobem tłumaczenia, to znaczy twierdził, że nie potrafię powiedzieć na podstawie czego, iż zapiski dotyczące starożytnych Słowian mówią, że o ile gminowładztwo, powiedzmy, no to w tych rzeczywiście różnych tam kronikach Tietmara i tak dalej, to jest opisane. Mickiewicz twierdzi, że doszukał się gdzieś, ale nie precyzuje gdzie, iż u starożytnych Słowian, nazwijmy przedchrześcijańskich, prawda, tych wczesnośredniowiecznych Słowian, był taki zwyczaj, że zawsze była jednomyślność, musiała być na wiecu. I to była prawdziwa demokracja republikańska. A co zrobić, jeśli jest jakaś grupa, która mówi głośno nie? I wtedy Adam Mickiewicz tłumaczy w ten sposób. A mianowicie tłumaczy w ten sposób, że większość otaczała mniejszość i skłaniała ją do zmiany poglądów. Jak mniejszość nie dała się skłonić, no to mniejszość dostawała wycisk, mówiąc wprost, fizyczny, żeby nie była w stanie zaprotestować. I wtedy jednogłośnie, prawda, wtedy jednogłośnie uchwalano dane prawo. I Mickiewicz mówił, że liberum veto, degeneracja jego polegała na tym, że poseł Siciński krzyknął liberum veto i uciekł, i nie zdążono, nie, pozostali posłowie nie zdążyli go złapać i zamordować za to liberum veto. Co zresztą jest o tyle prawdą, że krzyknął liberum veto, wsiadł na konia i uciekł, i szlachta go goniła po to, żeby go wziąć, przyprowadzić za głowę i żeby to swoje liberum veto odwołał. No to także tak miała, tak, także to była taka liberum veto trochę zdeprawowana forma, ponieważ zbyt humanistyczna, byśmy powiedzieli, bo Siciński powinien po prostu dostać nie w skórę i powinni go tam bić tak długo, aż powie, że odwołuje swoje liberum veto. Wtedy by była demokracja, nauczał Mickiewicz w wykładach paryskich. No także no, pogląd jest trochę dziwny. Ale do tego równocześnie część autorów wskazuje, część badaczy, że przy całym tym republikanizmie tam jest jeszcze drugi element, który jest mocno niepasujący do tego. Ja na przykład pamiętam, przeczytałem jakiś taki dosyć ciekawy artykuł, bo ja nie twierdzę, że czytałem wszystkie pisma Adama Mickiewicza, którego autor wskazywał na fascynację Mickiewicza Dżingiszanem. Dlaczego? Dlatego, że przy całym swoim demokratyzmie i liberalizmie on był równocześnie swojego rodzaju mistykiem politycznym. I zachwycały go charyzmatyczne, wielkie jednostki w dziejach, takie jak Dżingis Khan. I zachwycało go takie coś, że Dżingis Khan tam podjeżdża pod jakieś miasto ze swoją armią i miasto się poddaje, prawda? I wtedy jest ten moment, że Dżingis Khan bierze rękę albo tak i w zależności od tego miasto jest wycinane albo nie. To też jest fascynacja Mickiewicza. Także przy całym swoim republikanizmie i demokratyzmie tam jest również element, no bym powiedział, fascynacji charyzmatycznymi przywódcami. Stąd jest potem, no, bym powiedział, z tego romantyzmu, gdzieś jakby takiego odblaskiem późniejszym jest teoria legitymizacji władzy Maxa Webera, kiedy on pisze o tej władzy charyzmatycznej jednostki. To się wydaje trochę jakby sprzeczne jedno z drugim, prawda? Ta charyzmatyczna jednostka z tą demokracją, ale to jest sprzeczność pozorna. Dlaczego? Dlatego, że Mickiewicz nie uznaje, mówiąc w języku rewolucyjnym, tyranów, czyli królów. Nie uznaje władców władzy dziedzicznej pochodzącej od Boga, ponieważ wszelka władza pochodzi od ludu. I dla Mickiewicza jest jakby akceptowalny taki wariant, że lud demokratycznie wybiera charyzmatycznego przywódcę. I ten charyzmatyczny przywódca wciela w sobie jakąś całą, nie wiem, duszę narodu, prawda, uczucie narodowe i w sposób niezwykle autorytarny, ale z przyzwolenia narodu pierwotnego, kieruje państwem. Czyli mamy tutaj formę, którą jako politolog określi mianem bonapartyzmu, czyli silnej dyktatorskiej władzy opartej na przyzwoleniu społecznym, na przykład wyrażonym w plebiscycie.
czy w jakimś referendum. Także tutaj to u Mickiewicza ten element też występuje. Mickiewicz nie jest w stanie zaakceptować władzy silnej, która pochodzi z zasady dziedziczenia. Dlaczego? Dlatego, że charyzmy tego uczucia romantycznego, czucia, jak on sam mówi, się nie dziedziczy. To jest jakaś taka iskra Boża, prawda, nazwijmy to w ten sposób, albo się to ma, albo się nie ma i ci, co mają, są w stanie pociągnąć tłumy. Jeśli sami z tych tłumów pochodzą i są równi pierwotnie innym członkom, prawda, swojego narodu, to byłaby to również dla Mickiewicza forma demokracji. To jest zresztą, wychodzi nam przy wszystkich powstaniach robionych przez polskich różnych republikanów, demokratów i radykałów, kiedy zauważmy, że w tych wszystkich powstaniach zawsze ideałem politycznym jest dyktatura. Oni zawsze marzą o silnej władzy dyktatorskiej. To ma być ten charyzmatyczny przywódca, który wcieli w sobie wolę narodową, prawda, i będzie ją realizował, ale jego władza nie pochodzi z żadnego dziedziczenia, ustanowienia jakiegoś takiego tradycyjnego, tylko właśnie lud mu powierzył władzę dyktatorską. Także nie jest zresztą przypadkiem ta fascynacja Mickiewicza Napoleonem, nie tylko Dżingis-Hanem, ale również Napoleonem. No i przede wszystkim wiara w to, że jego bratanek Ludwik Napoleon dojdzie do władzy z poparciem większości Francuzów i przeprowadzi w Europie nowy porządek polityczny, czyli wprowadzi zasadę prawa narodów do samostanowienia, która, można powiedzieć, byłaby no, obok mesjanizmu polskiego, prowadzić by miała do tego samego celu, czyli prawda, do stworzenia federacji czy konfederacji europejskiej wolnych, demokratycznych narodów. No tak, czyli taki no dość mocny, można, no myśl bardzo taka właśnie rewolucyjna, zresztą na czasy mickiewiczowskie, no ba, wręcz radykalnie wręcz rewolucyjna. Tutaj wspomnieliśmy też właśnie kwestię powstań, bo Mickiewicz był świadkiem jednego powstania w swoim życiu, czyli powstania listopadowego, powstania styczniowego już no nie dożył, ale był również też w międzyczasie świadkiem tak zwanej Wiosny Ludów. No i jak wyglądał właśnie stosunek Mickiewicza do tych wydarzeń, chociaż z tego, co tutaj słyszeliśmy do tej pory, no raczej był ich głębokim orędownikiem, chociaż osobiście, no jak już zresztą w poprzednim odcinku mówiliśmy, w powstaniu listopadowym udziału nie brał. Tak, nie brał i w pewnym momencie okazał się wobec powstania listopadowego dosyć krytyczny. Myślę, że to wynikało przede wszystkim z tego, że powstanie listopadowe dla niego było za bardzo szlacheckie, konserwatywne. No, powiedz wprost, zostało jakby no, na samym początku od razu przechwycone przez polityków takich, bym powiedział, dosyć konserwatywnych. Na przykład Adama Czartoryskiego. Na przykład tak, który prawda krzyczał, jak detronizowano cara w 1831 roku, panowie, co wy robicie, Polskę gubicie, prawda? Zresztą miał rację, no ale to jest zupełnie inny problem. I myślę, że Mickiewicz po prostu doszedł do wniosku, iż nie jest to, tak bym powiedział, naród jak lawa, który miał eksplodować, tylko można powiedzieć, worek eksplodującej lawy został zakręcony przez konserwatystów, którzy prowadzili z Rosją w latach 1830-31 tradycyjną, nazwijmy to, wojnę konwencjonalną. To znaczy polska armia przeciwko armii rosyjskiej. Licząc na to, że zawrze się jakieś pakty, prawda, stawi się opór, wygra się dwie czy trzy jakieś bitwy, car zobaczy, że to taki, prawda, spacerek nie będzie, dlatego pójdzie na kompromis i pozwoli przywrócić dotychczasowe te liberalne instytucje Królestwa Kongresowego. No, Mickiewicz i romantycy, oni byli radykałami, ich pomysł był bardzo prosty, to znaczy ustanowić jakąś dyktaturę, no i ta dyktatura miała pociągnąć masy i tu wszyscy romantycy polscy zawsze mieli jeden pomysł, jak pociągnąć masy, to znaczy trzeba wziąć majątki szlacheckie i oddać chłopom w zamian za to, że chłopi pójdą walczyć. No i Mickiewicz się szybko zorientował, że powstanie listopadowe nie idzie w tym kierunku, tylko właśnie idzie w kierunku takim konserwatywnym, politycznym, tym, można powiedzieć, kierującym się racją stanu, rozumem, prawda, i tak dalej. To, co jest rozumem, jest złe. Pamiętajmy, że w wielkiej improwizacji jest taki moment, w którym główny bohater mówi, że do Boga, prawda, że jesteś rozumem, jesteś carem. Jest taka, prawda, scena. To znaczy rozum, car,
To jest jedna i ta sama rzecz. Tu trzeba sięgnąć po masy, które trzeba, można powiedzieć, dzisiaj PR-owcy by powiedzieli, sfanatyzować politycznie, albo nawet kupić tą ziemią szlachecką, prawda? I masy mają pójść na wroga. To jest oczywiście ideał wzięty z rewolucji francuskiej, tak zwanego lever en masse, czyli zaprzęgnięcia mas do rewolucji, które te masy się masowo wpisywały w armię narodową z powszechnego poboru. To jest moim zdaniem źródło tego, dlatego że w ówczesnej Europie, nazwijmy to pospolite ruszenie, raczej nie walczyło, było to coś nienormalnego. Jak mawiał Klemens von Metternich, Austria walczy z królami, a nie z ludami. I to było coś nienormalnego. Mi się marzyło też takie to właśnie te lewe en masse, że te masy, prawda, nie wiem, milion chłopów z siekierami, prawda, z kosami pójdzie i tą carską armię, jakąś tam 200 czy 300 tysięczną, w wielkiej bitwie pokona siłą swojego patriotyzmu i woli. Oczywiście utopia. Dlatego że ten milion chłopów, nawet gdyby się dało je zmobilizować, to po pierwszej salwie prawda, artyleryjskiej i drugiej salwie kartaczami po prostu uciekłoby z pola walki, nie mając najmniejszego doświadczenia i pojęcia o prowadzeniu walki. Ale tu jest chyba też trochę ten mit tych kosynierów, też ten mit rewolucyjny, to jest mit, taki, że właśnie tych... Tak. Chłopów, którzy zostają właśnie prowadzeni przez szlachtę na armaty z kosami. Tak, tak, bitwa pod Racławicami i tak dalej. To jest wszystko oczywiście mity, dlatego że na przykład jak się spojrzy na bitwę pod Racławicami, wystarczy sobie w Google wrzucić, w Wikipedię, Racławice. Po bitwie pod Racławicami, o czym mało kto pamięta, siły polskie liczyły więcej niż siły rosyjskie. I mimo że polska regularna armia liczyła nieco więcej żołnierzy niż rosyjskich, przegrywała bitwę. I w decydującym momencie, w jednym, że tak powiem, z kluczowych odcinków frontu rzucono kilku tysięcy chłopów z kosami. Więc to nie jest tak, że te tysiące chłopów z kosami rozgoniły rosyjską armię, tylko zostało rzuconych na jeden odcinek, prawda, frontu, znaczy jedno miejsce w bitwie, którą toczyły regularne armie. No ale dla Mickiewicza takie tam, czy to jak to było naprawdę, a jak mit, prawda, szedł w społeczeństwo, to dla niego była ta sama rzeczywistość. Także to myślę, że jeśli chodzi o powstanie listopadowe. Jeśli chodzi o powstanie styczniowe, przepraszam, Wiosnę Ludów 1848 roku, no to zauważmy, że Mickiewicz również nie wraca do Polski. Zresztą w Polsce to głównie w zaborze pruskim Wiosna Ludów miała miejsce, w rosyjskim właściwie nie było jej, w austriackim no, bardzo, bardzo słabiutko. Dlatego zdecydował się przede wszystkim no, we Włoszech funkcjonować i tutaj jakaś no, zupełnie utopijna idea, to znaczy Włochy miały stać się razem z Francją zaczynem rewolucyjnym w Europie i miały wyzwolić całą Europę wraz prawda, z Polską i na czele tego wszystkiego prawdopodobnie jeszcze miał stać ten Ludwik Napoleon, który rzeczywiście głosił prawo narodów do samostanowienia. No ale jak wiemy, ten Ludwik Napoleon już jako Napoleon III nie udzielił powstaniu styczniowemu w 1863 i 64 roku żadnego wsparcia. Z bardzo prostego powodu. A w jaki sposób wojska francuskie miały udzielić wsparcia powstańcom nad Wisłą, nie granicząc z kongresówką, nie granicząc z Rosją? Musiałyby albo przemaszerować zbrojnie przez całe Niemcy, włącznie z Prusami i Austrią, albo też musiałyby lądować drogą prawda, morską gdzieś tam pod Gdańskiem, no przy, no powiedzmy sobie szczerze, nie, w słabych liniach zaopatrzeniowych, które zawsze można odciąć poprzez cieśniny duńskie. Także no, wiara w tego Ludwika Napoleona, że on tutaj wyzwoli ludy Europy, była kompletną utopią. Ja nie uważam, żeby Mickiewicz przedstawił realistyczny program odbudowy Polski. Co więcej, to jest ten element, który potem zrozumiano w polskiej polityce, zarówno Dmowski to zrozumiał, jak i Piłsudski, iż warunkiem jakiejkolwiek szansy odzyskania przez Polskę niepodległości jest konflikt zbrojny pomiędzy państwami zaborczymi, szczególnie pomiędzy Prusami, a potem Niemcami, a Rosją. I mało tego,
Dmowski to zrozumiał, bo Piłsudski tego też nie kapnął, że konflikt ten nie wybuchnie, póty w Polsce władze zaborcze będą czuły nastroje powstaniowe. Dlatego, że wtedy wspólny interes niewypuszczenia z grobu sprawy polskiej będzie silniejszy niż inne polityczne, ekonomiczne sprzeczności. I że dopiero wtedy, mówi Dmowski, kiedy zaborcy uznają, że sprawa polska jest pogrzebana i Polacy się de facto z tym pogodzili i żadnego powstania nie zrobią, wtedy dopiero sprzeczności pomiędzy tymi państwami, ich racje stanu, mogą doprowadzić do konfliktu, który zresztą wybuchł w 1914 roku, po tym, kiedy na ziemiach polskich powstanie 1905 roku się nie udało. Także no, plany Mickiewicza, żeby rewolucjonizować całą Europę, potem te stany mistyczne w Polsce, jakieś tam miliony chłopów, kosynierów, no to jest zupełna utopia. I pamiętajmy, że Adam Mickiewicz i w ogóle zresztą cała ta emigracja, może nie cała, ale ta część rewolucyjna emigracji w Polsce, była traktowana w XIX-wiecznej Europie trochę tak, jak dzisiaj się traktuje, nie wiem, Palestyńczyków, gdzieś tam z jakichś, prawda, grup terrorystycznych, czy nie wiem, Ira, prawda, czy Basków i tak dalej w ten sposób, bo zauważmy, że te narody też zawsze miały taką skłonność do brania udziału w jakichś, prawda, cudzych rewolucjach, walcząc o wolność waszą i naszą. I stąd też nie mają one żadnego poparcia politycznego, znaczącego żadnego państwa europejskiego. Także no, Mickiewicz moim zdaniem no, też tego kompletnie nie rozumiał. Politycznie cierpiał na chorobę aktywizmu politycznego. To znaczy uważał, że kochać Polskę, to znaczy, że trzeba już teraz, dzisiaj działać politycznie i militarnie, nie rozumiejąc tego, że czasami kochać Polskę, to znaczy umieć czekać, uzbroić się w cierpliwość i jak mówi Richelieu, którego pewnie też Mickiewicz nie znosił, chociaż akurat o nim nie pamiętam, żeby coś pisał, Richelieu w swoim testamencie, pisząc o tym, na czym polega polityka, pisze takich fajnych kilka zdań, nic nieznaczących i w końcu stwierdza, że istotą polityki jest czekanie na okazję. Okazja. To jest klucz polityki. Mickiewicz tego nie rozumiał. Nie można czekać. Już, trzeba działać. No takie można powiedzieć polityczne ADHD swojego rodzaju, tak? Które prowadziło do pogrzebania sprawy polskiej zamiast do jej wypłynięcia na arenie międzynarodowej, ponieważ sprawa polska została skojarzona no, prawie że no, z czymś takim, co dzisiaj byśmy określili mianem terroryzmu politycznego, dlatego że polscy rewolucjoniści brali udział we wszystkich możliwych zaburzeniach, rewolucjach, buntach w całej XIX-wiecznej Europie, przynajmniej za życia Mickiewicza. Mickiewicz był, można powiedzieć, głównym ideologiem, doktrynerem jakby tego rozumowania, tej wizji uprawiania polityki. I tutaj odwołał się już pan do Dmowskiego oraz Piłsudskiego, jakby właśnie w pewien sposób też z tym pytaniem, pan odpowiedział, zakończyliśmy już tą kwestię właśnie samego Mickiewicza, jego postawy i tutaj no, dość szeroka jego myśl. Myślę, że tutaj jeszcze można by wiele na ten temat powiedzieć, no ale jako no, jedna z najbardziej znanych i najważniejszych postaci polskiej historii, no to jest właśnie osoba, która wywarła ogromny wpływ. Z jednej strony w sferze literackiej, gdzie potem wielu później artystów, autorów będzie się odwoływać do tego Mickiewicza, przecież Mickiewicz był twórcą wielu narodowych polskich mitów właśnie zarówno w sferze literatury, jak i w naszej polskiej mentalności, ale właśnie w drugiej sferze, tej sferze właśnie politycznej i ideowej. I tutaj mamy różne tradycje, polskie tradycje, jeśli chodzi o myśl polityczną, inaczej patrzyły na myśl Mickiewicza. Mamy na przykład myśl Piłsudczyków, myśl socjalistyczną właściwie. I tutaj na przykład Piłsudskiego, no, który był zafascynowany myślą romantyków, chociaż no, zdecydowanie bardziej jednak chyba słowacki. Zdecydowanie, aczkolwiek oczywiście no, myśl piłsudczykowska jest myślą neoromantyczną. Dlatego, że Piłsudczycy cierpieli, można powiedzieć, na ten sam nadaktywizm polityczny, takie ADHD polityczne, prawda, na które cierpieli romantycy z Mickiewiczem. Dlatego, że trzeba działać już, robić powstanie, robić rewolucję. To, że nie ma warunków na świecie, nieważne, robić.
Także to jest oczywiście, no bym powiedział tutaj w tej tradycji, no bardzo, bardzo ważny, istotny element. On zresztą nawet bym powiedział, no w tym ruchu neopiłsudczykowskim współczesnym, to jak to mawia jeden z polskich polityków, grupa rekonstrukcyjna, prawda, z warszawskiego Żoliborza, no to też widzimy jakby no ten aktywizm, że trzeba działać, prawda, nie należy czekać, nie można i tak dalej. Ja bym powiedział, że tutaj jest cała taka bym powiedział tradycja właśnie aktywistyczna, która się gdzieś zaczyna od Konfederacji Baskiej, idąc potem przez polskich romantyków na czele właśnie z Mickiewiczem i Słowackim, no potem przez Piłsudczyznę, no i kończąc w tej chwili na rządach Zjednoczonej Prawicy, które, jak to kiedyś określił jeden z publicystów, napisał, że Lech Kaczyński, będąc prezydentem, prowadzi nowoczesne powstanie. No, pojawia się takie pytanie, no nawet można rządzić i prowadzić powstanie, prawda, ponieważ ta mentalność polityczna tak wygląda. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy tradycji endeckich. Właśnie narodowej, bo tutaj tak. Właśnie ta kwestia się pojawia, bo z jednej strony endecy to są narodowi demokraci, czyli tak. łączyło ich z Mickiewiczem, ta myśl właśnie republikańska, demokratyczna, no głównie tej starszej części endecji, bo tam młodsza myśl narodowa tam była bardziej zwolennikami już tych nurtów takich autorytarnych. No natomiast no właśnie ta stara endecja, czyli właśnie Dmowski, Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, no to oni do tej jednak myśli romantycznej też się odwoływali. Choć Dmowski w myśli nowoczesnego Polaka no raczej krytycznie na to patrzy. Tak, zdecydowanie. Pamiętam, że w myślach nowoczesnego Polaka jest takie miejsce, nie mam niestety ich tutaj, gdzie jestem pod ręką, żeby to przeczytać. Jest taki cytat, bardzo charakterystyczny, że ci, którzy, to już z pamięci w tej chwili do tego mówię, ci, którzy wierzą w to, że w odrodzonej Polsce nie będzie władzy, nie będzie policjanta, nie będzie więzień i wszyscy będą się kochali, to tak naprawdę są szkodliwi utopiści, którzy najbardziej sprawie Polski szkodzą. Ja bym powiedział tak, tam nie ma co prawda wymienionego w tym miejscu Adama Mickiewicza, no ale generalnie to jest właśnie ta koncepcja, że Polska to jest wolność, ponieważ państwo jest grzechem. Także to jest bardzo wyraźne. W ogóle cała krytyka Dmowskiego tradycji insurekcyjnej powstań tak naprawdę jest zaawalowaną krytyką tradycji romantycznej. Aczkolwiek, i tu uwaga, endecy się, przynajmniej ja nie znam pism endeków, w których tradycja romantyczna zostałaby po imieniu zanegowana i Mickiewicz zostałby uznany, tak jak my sobie w tej chwili rozmawiamy, za no de facto no, szkodnika politycznego dla sprawy polskiej przy wszystkich jego dobrych intencjach, których mu absolutnie nie odbiera. Klasycznym przykładem takiej książki, to sobie tutaj wziąłem, jest taka praca niedawno wydana Stanisława Kozickiego, Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów. No, książka, która się nie obiła w Polsce jakimś takim wielkim, prawda, echem, wydana zresztą w roku 49, ta książka chyba pisana w trakcie wojny, z tego co pamiętam. Tam jest cały rozdział o Adamie Mickiewiczu. I to jest, bym powiedział, bardzo ciekawa rzecz. To znaczy w całym tym rozdziale no Mickiewicz jest, bym powiedział, nokautowany, jak Mike Tyson znoszący z ringu swoich przeciwników. Tak, Mickiewicz to jest pokazywany jako ten, który się nie kierował w ogóle rozumem politycznym, w ogóle nic nie rozumiał z polityki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po czym następuje ostatni akapit na stronie 135. Co najważniejsze jednak, napisał i powiedział Mickiewicz o sprawach politycznych i społecznych wiele rzeczy, które zachowały swą wartość po dzień dzisiejszy i zachowają ją z pewnością jeszcze długo. Dlatego to będą pisma naszego wieszcza czytane przez pokolenia za pokoleniami, nie tylko jako utwory piękne, a on sam pozostanie zawsze w szeregu tych, co będą uznani za nauczycieli politycznych swego społeczeństwa. I tu jest jakby odpowiedź, problem na zadane przez pana pytanie. Endecy zawsze zdawali sobie sprawę z tego, że tradycja romantyczna jest szkodliwa dla Polski, najbardziej szkodliwa tradycja dla Polski, obok socjalistycznej, którą zresztą wywodzili z tej tradycji romantycznej, ale równocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że
społeczeństwo jest wychowane na Mickiewiczu i atakując, można powiedzieć, pewną logikę polityczną, nie można po imieniu i nazwisku powiedzieć, że Adam Mickiewicz jako polityk i myśliciel polityczny należy odejść całkowicie od jego spuścizny, dlatego że jest to spuścizna szkodliwa. Partia polityczna, która tak jak Narodowa Demokracja walczy o przewagę w społeczeństwie, uzyskuje wyniki w granicach 37-42% oddanych głosów. Nie może sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że największy z wieszczów narodowych, literackich, bo takim był literackim, co do tego nie ma wątpliwości, no politycznie głosił idee całkowicie błędne od A do Z. Dlatego na 60 stronach, można powiedzieć, pokroiwszy całą politykę Mickiewicza na kawałki, Stanisław Kozicki na końcu dodaje fragment, że prawda, że no to jest dalej nic. I gdzieś tam jeszcze na samym końcu książki, omówiwszy wszystkich tych trzech wieszczy, stwierdza, że ich idee dzisiaj uznajemy za całkowicie błędne, mówimy o ideach politycznych, ale wyrażały polskość swojego czasu i swojej epoki, więc nie możemy ich potępić. Także no to jest, bym powiedział, ten element z rozkroku pewnego politycznego endeckiego pomiędzy realpolitik, której mistrzem dla Dmowskiego, przypomnijmy, był Otto von Bismarck, a no jakby tą bazą demokratyczną, która nie zawsze rozumiała politykę, kierowała się symbolami, nazwami, pojęciami, a wszystkim Polakom Adam Mickiewicz jako wielki polski poeta kojarzy się pozytywnie. Mnie zresztą też. Pamiętam, jak w latach 90. po raz pierwszy pojechałem na Litwę jakimś tam autobusikiem i wylądowaliśmy na tej Litwie, jedziemy sobie do Wilna i nagle paręnaście kilometrów przed Wilnem, nie wiadomo po co, kierowca się zatrzymuje na parkingu. My tam hotel mamy kilkanaście kilometrów dalej i mówi, że jest krótka przerwa. Pamiętam, że wyszedłem na ten parking, się zastanawiając, po co się zatrzymujemy, ale po chwili zrozumiałem, to był taki wzgórek, z którego było widać Niemen. No i jak spojrzałem na ten Niemen, to pierwsze, co mi się skojarzyło, to Litwa, ojczyzno moja, i zacząłem sam do siebie powtarzać, prawda, całą prawda, początek pana Tadeusza. No, we wszystkich w nas to tkwi, no bo jak tego Mickiewicza się przez pół roku gdzieś tam naucza, prawda, w okresie szkoły średniej, to wszyscy tego Mickiewicza gdzieś w trzewiach mamy. Więc ja bym powiedział, to nie chodzi o to, żeby piękno literackie go wykorzenić, wyrzucić pana Tadeusza i tak dalej, tylko zostawiając to, co jest piękne literackie, podejść krytycznie, bardzo krytycznie do jego spuścizny politycznej, zarówno jeśli chodzi o idee polityczne, jak i do jego spuścizny, jeśli chodzi o pewną metodę uprawiania polityki, czyli właśnie tego rewolucyjnego insurekcjonizmu. Także trzeba oddzielić Mickiewicza, genialnego poetę, od Mickiewicza, słabego polityka. No myślę, że tak samo jak większość jakichkolwiek, prawda, pisarzy czy twórców, którzy się zajmowali czy to literaturą, czy właśnie polityką, bo to też jest istotne. I tutaj kończąc właśnie tę kwestię rozważania o spuściźnie Mickiewicza, pozwolę sobie zacytować Wojciecha Dziedzuszyckiego, jednego ze stańczyków krakowskich, trochę tak parafrazując, że no, nie idzie mi potępiać romantyków, będę ich raczej kochał za to, że dla ojczyzny zgrzeszyli, z miłości dla ojczyzny grzeszyli. I tym oto akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia. Ja też dziękuję za zaproszenie. Myślę, że już żeśmy się rozmickiewiczowali wystarczająco i te dwa odcinki razem. Mam nadzieję, że pozwoliło to państwu spojrzeć na Mickiewicza nieco pod innym kątem, pod którym przez te pół roku Mickiewicz nie jest przerabiany w okresie szkoły średniej. Dokładnie. Sam jako licealista, który już przerobił Mickiewicza, no dowiedziałem się wielu, wielu bardzo ciekawych nowych faktów na jego temat. To jest jakby ta sfera właśnie Mickiewicza, te odcinki o Mickiewiczu tutaj zakończymy, ale zapraszamy do kolejnych odcinków, które będą poświęcone innymi postaciami polskiej myśli politycznej. A zapraszam również do subskrybowania kanału profesora, do śledzenia jego kanału, jego filmów oraz do śledzenia mojego kanału, subskrybowania oraz lajkowania
również moich filmów. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.